Hallelujah! Hallelujah! That's popolsku talk. Hallelujah! 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 To prawda? Hallelujah! Hallelujah! Austrian, English, po polsku. I speak multiple languages. In my home church, we have one of these uh, machines like this. W moim, w moim kościele, tam gdzie mieszkam, mamy uh, jedną z naszych takich, takich, jak te tutaj, urządzeń. Uh, I, I, a, a uh, I tak z miesiąc temu um, miałem taki mały kłopocik, jak nauczałem. Uh, ponieważ uh, poprosiłem ich uh, o to, żeby wyłączyli to, to urządzenie. You know a wiecie dlaczego? Kiedy nie masz you have musisz produkować coś innego. Ponieważ, kiedy nie masz czegoś, co jest prawdziwe, to trzeba wytworzyć coś innego, coś sztucznego. So Więc, proszę, wyłączcie to. I tak ich poprosiłem, i od tej pory no, nie za często mnie proszą, żebym usługiwał w tym moim kościele. But, but, you know, Ale, nie wiecie, nie jestem już tak młody jak kiedyś. How many grandparents we have here? Mamy tutaj jakichś dziadków i babcie, podnieście ręce. Tak. Right. How many great grandparents we have here a, ile mamy tutaj Podnieście ręce. Anyone? Czy jest coś? Może? My son is a grandfather. Wiecie, mój syn już jest dziadkiem. That's funny. <laughs> Śmieszne, nie? He sleeps with a grandmother. <laughs> I on śpi z babcią. When your son sleeps with a grandmother, <laughs> wiecie, wasz syn śpi z babcią, you know what that says about you. To wiecie, co to mówi na temat? I'm really old. O, kurczę, już stary. <laughs> hallelujah, hallelujah, you. No. Praise the Lord. Okay, the theme for this conference is United We Stand. Tematem tej konferencji jest ten slogan hasło Stoimy w jedności. Kiedy Radek dzisiaj rano nauczał, powiedział o nauczycielach, o nauczycielach. To mówił o jakby um, uczniostwie narodów. That the Great Commission was given to go and disciple nations. Tak, że to powołanie Jezusa, które On nam dał, to wezwanie Jezusa, to było wezwanie do tego, byśmy nauczali narody i byśmy czynili Je uczniami. Żyjemy w czasach ostatecznych i te czasy tak naprawdę zaczęły się już w dniu Pięćdziesiątnicy.

Ale dał nam pewne, pewne znaki, na które możemy patrzeć. Will, will I jednym z znaków było to, że zwiedzenie e, będzie obecne wszędzie na Ziemi. The e, ciemność będzie na Ziemi. Said, will I powstał naród i powiedział również, naród powstanie przeciwko narodowi. And we're called to disciple nations. A my jesteśmy powołani do tego, żeby czynić narody uczniami. Think about that. Zastanówcie się nad When tym. Wojtek was speaking today, Kiedy Wojtek dzisiaj, dzisiaj nauczył, On mówił o tym, że musimy się pozbyć e, tego sposobu myślenia czy mentalności e, no clans Tak, Tak tak. Eee, no. We think this way. No właśnie, plemion, tak. Dziękuję. Thank I have no idea what he said. Plemiona. Jesus will correct it all. Don't worry about it. Jezus poprawi, skoryguje, także nie martw się. We really can't mess this up. Nie możemy tego zepsuć. I'm not that good. Ja nie jestem w tym taki dobry, żeby być w stanie żyć, ponieważ Jezus się wszystkim zajmie. Ale większość kościoła ma właśnie tego typu mentalność. Kiedy Izraelici mieli przejść przez rzekę Jordan i wejść do tej ziemi obiecanej, Posłuchajcie tego uważnie. When that time came, Kiedy nadszedł ten czas over, i przeszli przez Jordan, oni e, robili to jako jeden naród, robili to wspólnie tak? razem, tak? They didn't go in as oni byli różno, różnymi e, jakby plemionami, tam było tych dwanaście plemion, ale oni weszli do tej ziemi obiecanej jako jeden naród. They were different, byli różni, but they were one. ale byli jednością. Byli i weszli tam jako jeden naród. Ale mieli pewien problem, duży problem. They confused their destiny with their destination. Pomieszali, pomylili cel podróży z przeznaczeniem. Swój cel podróży z przeznaczeniem. Ten ta ziemia obiecana nie była ich e, przeznaczeniem, ona była tylko celem podróży. Oni byli przekonani, że e, mają, ich celem, e, ich przeznaczeniem jest wejście do tej ziemi obiecanej i wzięcie jej w posiadanie. But it was not their Ale to nie było ich przeznaczenie. tylko ich to, było, to był tylko cel podróży, czyli miejsce, do którego mieli się udać. I dzisiaj Kościół żyje dokładnie w takim sam make sposób. Mistake, Proszę Was, nie róbmy tego samego błędu. Heaven is a destination. It's not a Niebo jest naszym celem podróży, ale nie jest naszym przeznaczeniem. God has always had plan A, right, Nancy? E, wiecie, Bóg zawsze ma jakiś plan A, prawda? Plan a is still on. I ten plan A nadal e, jest w działaniu. I took that from Nancy. I will confess that. No, muszę przyznać, tak, to, to jest e, coś, co wziąłem sobie od Nancy. Przywłaszczyłem sobie I like to, co that. ona mówi, ale bardzo mi się to podoba. See, God always wanted to raise up a people, Bóg zawsze chciał wzbudzić ludzi, earth, których będzie miał tu na Ziemi, that through them i przez nich właśnie pokaże siebie i objawi siebie reszcie świata wy jesteście wezwani i kapłańskimi Jesteśmy powołani do tego, żeby być królami i kapłanami tutaj na tej ziemi dla niego. Mamy tutaj królów i kapłanów. Kings and here? Tak, mamy tutaj jakieś takie osoby. You, no, to powiedzcie on, teraz somebody. o z co znasz tu, mówi o tobie, tak? Wstrząśnijcie to, Come powiedzcie on. to. That's who God says we are. Tak mówi o nas Bóg. Tym właśnie jesteśmy. Wojtek, chcę Ci powiedzieć, że to, co będę dzisiaj mówił, to prawdopodobnie będziesz musiał trochę poćwiczyć się w przebaczaniu. Przed jutrzejszym dniem. Ponieważ Wojtek dzisiaj rano nauczał z księgi sędziów. Proszę, żebyście otworzyli sobie Słowo Boże na księdze sędziów, szósty rozdział. Nie wiem, co będziemy przywłać wczoraj, ale może ja. We'll figure it out. God will make it right. Nie wiem, o czym będziesz jutro nauczał, ale może tutaj, no Bóg, Bóg Judges, wie. Chapter six, starting in verse 12. E, zacznijmy sobie czytać. To jest okay. księga sędziów, e, szósty rozdział, dwunasty okay. werset. You know the story? Gideon is hiding in a e, ten Gede Gedeon um, ukrywa się i on okay? jest w tłoczni. He's the mm -hmm. He's from the e, on ukrywa się w tej tłoczni, tłoczy e, zboże, e, ukrywa się przed medianitami i nie chce tego zboża jakby wydać tym He's in fear. On żyje w strachu. Ciekawe, nie? I Bóg comes to him. Przeczytajmy werset 12. Wówczas przeczytajmy sobie werset 12. Wówczas ukazał mu się anioł Pana i powiedział do niego: "Pan z tobą, dzielny wojowniku." Ciekawe, nie? When God looks at you, kiedy Bóg na Ciebie patrzy, you, kiedy Bóg o Tobie mówi, you, kiedy Bóg Ciebie powołuje, you you On nigdy nie powołuje Ciebie takim, jak jesteś. On powołuje Ciebie takim, jakim On Ciebie uczyni. On mówi o Twojej przyszłości, nie tylko o Twojej teraźniejszości. Słuchajcie mnie uważnie, słuchacie? Are you listening, please? Słyszycie, When God Słyszycie mówię, you, Kiedy Bóg Cię powołuje. He calls mm -hmm. To On powołuje nas do rzeczy, które dopiero się wydarzą. Ale my mamy je postrzegać tak, jakby one już się wydarzały. I na if, tym właśnie polega wiara. You verse, Przeczytamy kolejny werset. I'm going paraphrase Ale to jest to, co I Gideon odpowiada tak. You're speaking to me? Do mnie gadasz? Do mnie, przepraszam. God, do mnie mówisz? Boże, mówisz do mnie. Uh, you got the wrong man. O, nie, 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 nie. To na pewno nie do mnie chciałeś to powiedzieć. Ja nie jestem właściwym gościem. Uh, no way I can do this. Nie, nie, nie. Na pewno And tego God, nie zrobię. If you're with us, I Boże. mówi dalej tak. Boże. Ale, mówi, Boże, ale jak jesteś z nami, to popatrz, co się tutaj dzieje dookoła. Nie widzę Gdyby robisz czynić. I powiem ci, boże, no ja nie widzę, żebyś ty cokolwiek tutaj robił, żebyś działał teraz. Like the today. I wiecie, to brzmi dla mnie trochę tak jak dzisiejszy kościół. Look at the earth for the last two years. Spójrzmy na to, co działo się na ziemi przez ostatnie dwa lata. Where is God? Gdzie podział się Bóg? Look at the whole earth. Zobaczmy na to, co się działo na całym świecie. The whole earth has been shaken. Cały świat, cała Ziemia została wstrząśnięta, potrząśnięta. Uh, I ta pandemia uh, stała się czymś na skalę globalną. And many in the are out, Where is God? I wielu w Kościele płacze i woła do Boga, gdzie jesteś, Boże, gdzie jest w tym Bóg? Nie widzę żadnych znaków, żadnych cudów, no Have w ogóle nic nie us? widzę. Boże, zapomniałeś o nas? Much of the is this way. Wiecie, wiele kościołów właśnie w taki sposób się teraz modli. Ale to nie jest modlitwa stawienia To nie jest modlitwa wiary. Look how the Lord to talk. Zobaczmy, zobaczmy, jak Bóg odpowiada. Jak Pan odpowiada 14. na te pytania i wątpliwości E, w wersie 14 o tym przeczytamy. No, okay. okay. e, I tutaj Gedeon, taki, wiecie, taką trochę ofiarę losu. I Gedeon czuje się trochę jako taka ofiara losu, a Pan mówi do niego tak. W 14 wersecie czytamy. Wtedy Pan spojrzał na niego i powiedział, idź tej swojej mocy, a wybawisz Izraela z rąk miedianitów, czyż nie ja Cię posłałem? I wiele kościołów, wiele osób w kościele oh pyta Boże, gdzie Ty dzisiaj jesteś? Boże, come zrób and coś! Do something, God. Dlaczego czegoś nie zrobisz? Zrób coś! And look what God says. I zobaczcie, co Bóg mówi. Go in this might I've given to you. On mówi, idź w tej swojej and mocy. You. I to Ty sprawisz, że rzeczy zaczną się zmieniać. Słuchacie mnie uważnie? Słuchajcie? I to Wy sprawicie, że rzeczy zaczną się zmieniać. Ponieważ ja jestem z and Wami. I, have sent you. Uh, I to ja Was posyłam. Has sent Kto Was posyła? The great I am has sent us. Hallelujah. Jestem, który jestem. On Was posyła. I'm glad that you. Hallelujah. Cieszę się, że jesteście tacy tym potekstowani. Dokładnie tak jak like Gideon. <laughs> <laughs> Dokładnie tak się teraz zachowujecie. <laughs> See, GPS to you. Wiecie, Bóg nie potrzebuje GPS-a, żeby Was znaleźć. You iPhone, God I nawet jak, znajdziecie, jak zgubicie swojego right, iPhone'a, right, right. God was does znajdzie. not need GPS to find you. Nie he is GPS. Hallelujah. Wake up. No, One of my heroes in the Bible, what tribe do I want to be from? I want to be from the tribe of Judah. You know why? Wiecie co? Ja chcę być jednym z bohaterów Biblii. Chcę być z tego pokolenia the Judy. Wiecie dlaczego? Caleb is from. Bo z tego pokolenia pochodził Kaleb. Wiecie, kiedy oni wybrali tych dwunastu szpiegów, Caleb Joshua to Kaleb i Jezuę byli tymi dwoma. Caleb I Kaleb był właśnie z Judy, and z I Judy. Like I ja chcę być tak jak on. He waited over 40 years for the promise. 40 years. 40, years 40 years he lat, 40, lat 40, czekał. 40 years he waited. 40 lat oczekiwania. Some of us can't wait four months or four years. How long are you willing to wait? Jak długo Ty jesteś w stanie czekać i jak długo Ty będziesz stanie wchodzić w wierze, Czy Go widzisz? Czy Go spotkałeś? Czy poczułeś Jego smak? Zobaczcie, zobaczcie, że Bóg jest dobry. Przyjdźcie zobaczcie, the, że On jest dobry. The land, but him. Tak, to On jest tą naszą nagrodą. He's my hero. On jest moim bohaterem. I jak miał jak 85. Był jeszcze takim młodzienioszkiem, młodzienioszkiem, można powiedział, jak miał 85 lat, powiedział tak: Daj mi to, Panie. Ja like chcę mieć taką wiarę Kaleb. I, I, <laughs> I wiecie, mam jeszcze 12 lat, żeby móc powiedzieć tak, jak Kaleb powiedział. So what does God do? So, no i co zrobił Bóg? Now me, Teraz uważnie słuchajcie. Verse 16. Czytamy werset 16. This. Popatrzcie. Look at this, please. Verse 16. Spójrzcie na werset 16. "Surely Ponieważ ja będę you z tobą, pobijesz mi Dianitów jak jednego męża. Jak jednego męża. That plan has not changed. Ito się nie zmieniło. Ten plan się nie zmieniło. That plan is still on the day. Ten plan nadal obowiązuje dzisiaj. God is going to raise up a one-man company in the earth. Bóg wzbudzi tutaj nas jako tego jednego męża. That through them they will reflect Him. Hallelujah. I przez tego męża połączonego w jedności, on będzie jakby pokazywał siebie. One man. To będzie jeden mąż. zapamiętajcie to sobie teraz. Uh, przejdźmy teraz do księgi uh, Sędziów so Sędzi 7 rozdziału. No więc Gedeon gromadzi dąbrkę i czytamy werset 2. Against me saying, my own hand has saved me. And mm -hmm. Pan powiedział do Gedeona, lud, który przebywa z tobą, jest zbyt liczny, abym wydał Midjanitów w jego ręce, gdyż Izrael mógłby się chępić przede mną, mówiąc, moja ręka mnie wybawiła. Judges seven, verse three. E, I si siódmy. Now, therefore, proclaim in the hearing of the people, saying, mm -hmm. Okay, whoever is fearful and afraid, let him turn and depart at once from Mount Gilead. W wersji trzecim czytamy Wołaj więc teraz do usz ludu. Kto jest lękliwy i bojaźliwy, niech zawróci. A rano niech idzie precz ku górze Gilad. I wtedy 22 tysiące zawróciły. Na początku było ich 33 tysiące like Tak jak ta armia Jana Sobieskiego. taka powiedziała: You got too many. Uh, I Bóg mu, mówi Gedeonowi, nie, nie, to jest Let za dużo. Afraid, Niech ci, którzy się boją, fearful, którzy mają obawy jakieś, please listen to the following phrase. i posłuchajcie tego, co jest następne napisane napisanym w I teraz jest ogromna różnica między podziałem a oddzieleniem się. When I use the word division, Kiedy ja mówię o, używam tego słowa podział. It's a very most of the time. To w większości ma ono wydźwięk taki bardzo negatywny. The Bible a lot about being a that e, Słowo Boże bardzo dużo mówi being o divisive. byciu taką osobą, która powoduje podziały. I mówi bardzo dużo o tym, że w ciele Chrystusa nie powinno być podziałów. Ale Słowo Boże mówi też o oddzieleniu się. Jesteśmy jednym ciałem. Ono nie zostanie podzielone, ale zostanie oddzielone. Ale to już jest inne przesłanie. I ta pandemia, wirusa COVID-19, to potwierdziła. During the two years. W ostatnich dwóch lat. pandemic ta pandemia spowodowała takie ogromne właśnie pooddzielanie się w kościołach. I believe everybody has been affected by this i wie, że, myślę, że, że każdy z nas tak jak tu siedzimy, każdy And z nas został dotknięty tą epidemią I, i myślę, że nikt z nas nie jest już taki sam e, że te dwa lata nas zmieniły mm -hmm. mm -hmm. albo zbliżyliśmy się do Boga albo się od Niego oddaliliśmy Are you closer? czy zbliżyłeś się Are do Niego czy zbliżyłeś, się do niego? Czy zbliżyłeś się do niego w tym czasie? Here to the Lord? Czy jest tutaj ktoś, kto się zbliżył do pana w tym czasie? Are you? Gdzie jesteście? Hallelujah! Hallelujah. Do you see what God is doing in Widzicie, co Bóg robi na ziemi On przynosi ten, to, to oddzielenie, tak samo jak w tym czasie, w czasach Gideona. I started this message last night about putting on the armor of God. Mówiłem, zacząłem um, o tym mówić zeszłego w, w, wczoraj wieczorem. Mówiłem o nakładaniu armor, tej zbroi Bożej. On, Ponieważ kiedy mamy na sobie tą zbroję Bożą, jesteśmy w stanie się ostać. Follow up, uh, What, Seven, six. Six. Aha, czyli czyli follow-up jest organizowany gdzieś od 6 lat. I przez ostatnie pięć lat Reinhard przyjeżdżał tutaj do Polski. You know I wiecie o czym dużo mówił? Faith. O wierze. Faith. Wierze. New covenant. O nowym przymierzu. Mm -hmm. Ten miecz wiary. He, he's been preparing a people. On przygotowywał ludzi, przygotował lud na te lata. Przygotowywał ludzi. Dziękujemy Bogu za te nauczania, których mogliśmy w tym czasie wysłuchać. Ale nie tylko wiara sprawia, że my się ostajemy. Musimy też być tym jednym mężem. Teraz, follow this, please. I to judges chapter 7 e, w raz, I sędziów. won't read the verses because there's too many here e, czytał, wersetów, verse 4 the Lord czwartym, says to Gideon e, pan powiedział do G G Gedeona, the people are still too many bring them down to the water and I will test them there for you then it will be that of whom I say to you this one shall go the same shall go with you whoever I say to you this one shall not go that same shall not go. Eee mm -hmm. uh, uh, Bóg powiedział do Gdeona. W czwartym wersetcie czytamy: Lud jest jeszcze zbyt liczny zaprowadzić go do wody, a tam go doświadczę. Ten o którym ci powiem, ten pójdzie z tobą, on pójdzie z tobą, a ten, o którym ci powiem, ten nie pójdzie z tobą, on nie pójdzie. So he brought the people down to the water, and the Lord said to Gideon, everyone who laps from the water with his tongue as a dog laps, you shall set apart I zaprowadził lud e, nad wodą, a Pan powiedział: Każdego, kto będzie chłoptał wodę swym językiem, jak chłopce pies, postawisz osobno. Także każdy, który uklęknie na kolana, aby pić, stanie osobno. I liczba tych, którzy chłoptali wodę z ręki podnoszonej do ust wyniosła, wyniosła 300 mężczyzn. Uważajcie teraz bardzo 32,000. Czyli ta pierwotna liczba to było 33,000. tysiące. I powiedział im tak: Wy pójdziecie i pobijecie tego wroga. Ale żeby to zrobić, musicie być jednym mężem Musicie stać w jedności. Więc na początku było 33 tysiące za Tak, jeżeli was poślę taką liczebną grupą, to będziecie myśleli, że to wasza test. zasługa. E, jak się boicie, pierwsza próba. When, in Matthew 24, e, w Mateuszu w dzisiejszym czwartym rozdziale Jezus mówi tak: Kiedy przyjdę na ziemię, will I find faith. czy znajdę wiarę? Tak Jezus to powiedział. Biblia mówi, że miłość wielu oziębnie w latach ostatnich. Musimy chronić swojego serca. Musimy wiedzieć, z kim mamy być, przebywać w tych czasach ostatecznych. Niektórzy z nas muszą się oddzielić od pewnych rzeczy i oddzielić od pewnych rzeczy osób. Musimy wiedzieć, musicie wiedzieć z kim macie być, z kim macie przebywać. brother and Tak, macie kochać, swoich braci i siostry. Ale to nie jest tak, że mamy budować z każdym. Musimy wiedzieć, być w stanie rozróżnić kogo Bóg nam posyła, żebyśmy z nim God is on dzisiaj, Bóg dzisiaj oddziela. The first one was fear. Uh, ta pierwsza grupa to byli ci, 22 ,000 którzy się drop out. 22 tysiące odpadło. Now we have 10 ,000 left. Zostało 10 tysięcy. Uh, I Bóg mówi tak, dobra, zostało 10 tysięcy, kolejna próba hole. i zrobimy tak, zabierz ich teraz nad, nad tą wodę. The watering hole. Uh, so they go, they go to the watering hole. You don't have to do this. Okay? okay. Some do this. They get down like a dog and Dobre. they drink. Uh, bravo Daga. Did you make the same noise that yeah? The watering hole, I ta woda. Why? Dlaczego? Dlaczego woda? Dlaczego? why the watering hole? Dlaczego woda? I've never been to Africa. See, Nigdy nie byłem w Anybody here ever been to Africa? Był tutaj w really? był? Oh, Wojtek, you can buy my ticket. Take me with you next time. Hallelujah. <laughs> <laughs> Wojtek, mnie następnym razem ze sobą. <laughs> but I am told this. Nigdy nie byłem, ale słyszałam coś takiego. dangerous places ever Jak jesteś w Afryce, to takie miejsce, gdzie się znajduje ten wodopój, bo to chodzi o wodopój, To jest najbardziej niebezpieczne miejsce. ponieważ w momencie kiedy zwierzę przychodzi, żeby napić się wody, to się tak rozgląda. You Wiecie know dlaczego? Why? No dlaczego? that's where their enemy hangs out. Bo tam właśnie nad wodopojem się wróg. Drink. Ponieważ ten wróg wie, że te zwierzęta przyjdą się napić. I to jest miejsce, gdzie się zbierają aligatory gdzie się zbierają lwy. Say? A co mówi na ten temat wróg? Zabierz ich wszystkich na tą wodę. I szukaj tych, którzy piją tak. Zobaczę to. No i, i teraz popatrz na tych, tak wybierz sobie, no popatrz na tych, This którzy piją tak. Drink. Tak, tak pili, tak pili. No właśnie, ja też. Bravo. You know why? Wiecie dlaczego oni tak pili? They're on alert. Bo byli ostrzegni. Nie spali. Wake up. Obudźcie się. Be on guard, the Bible says. Biblia mówi, We że mamy in a strzec, mamy być uważni. Bo ponieważ jesteśmy w czasie wojny, Shake jesteśmy w czasie bujki, bój, tak? Jesteśmy w czasie walki. Załóżmy to na Weźmy tą, tą tarczę. Get your sword. Weźmy ten miecz. Get your helmet on. Załóżmy herm. Jesteśmy w czasie wojny. Are you Słuchacie mnie? Be on alert, the Bible says. Be sober. Biblia mówi, że mamy być trzeźwi, mamy być This uważni. Is not a game. To nie jest już gra, to nie jest zabawa. Wiecie, ci ludzie, oni się szykowali do bitwy. To te walki, te bitwy mają wpływ na narody, i ta bitwa też miała wpływ And na narody. I tylko 300, tylko 300 przeszło tą próbę. I kolejny raz nastąpiło oddzielenie. I co dzieje się dalej? Gideon ma tych 300 osób. To wszystko jest w rozdziale 7. To wszystko jest w siódmym rozdziale, o tym czytamy. So said, the, the uh, no więc bie bierze bierze sobie tam jednego jednego um, kolegę, gościa i mówi to słuchaj, chodź pójdziemy tam do, do obozu wroga i tak poszpiegujemy trochę. Gideon i jego his companion. There's a nugget there for somebody. Who's that companion, I wonder? Okay. That's another message. Okay. Uh, no więc chapter 7. I teraz w 13. And he comes up there and he hears them. There was a man telling a dream to his companion. Mm -hmm. He, he uh. said, I have had a dream, and to my surprise, a loaf of barley bread tumbled into the camp of Midian. It came to the tent, struck it so that it fell overturned. And the tent I czytamy w wersycie 13, gdy on tam przyszedł, pewien człowiek opowiadał swemu towarzyszowi sen, oto miałem sen, bochen chleba jęczmiennego wtoczył się do obozu milianitów, dotarł aż do namiotu i uderzył w niego, aż upadł i wywrócił go dołem do góry i zapadł się namiot. Więc so Gideon przychodzi ze swoim towarzyszem. No i słuchają tych dwóch, dwóch osób, które są w tym obozie wroga. I zauważcie, co tu jest napisane. Tu jest napisane, że bochen, chleba jęczmiennego, wtoczył się do obozu. To był bochen, bochenek. A loaf. Not a grain. Not a tribe or clan. Is that me or you? We okay? Yes. I'm still on. I don't know if that is or not. Okay. His companion says, verse 14 This is nothing else but the sword of Gideon, the son of Joash, a man of Israel. Into his hand, God has. I jego towarzysz odpowiedział: To nic innego, jak tylko miecz Gedeona, Syna Joasza, męża Izraela, Bóg wydał w jego ręce Midianitów i cały obóz. I 15 werset. After hearing the dream, Gideon worships God. Po usłyszeniu, w wersetcie 15 czytamy, że po tym, gdy Gedeon usłyszał ten sen, oddał chwałę Bogu, uwielbił Boga. He returns to the camp wrócił do swojego obozu his, his group, po, i powiedział tym ludziom którzy tam stand, czekali powiedział stańcie stańmy stańmy w jedności He says, we po Powiedział, stajemy w jedności the Lord has into us the enemy. ponieważ bóg wydał nam wroga wanda are you still here jemba wanda jemba i chcę to honor uh, two people right now Chciałbym teraz, chciałbym teraz uh, podziękować dwóm osobom uh, tutaj, As które you, są. If you, if you word, uh, w momencie, kiedy stajemy się nauczycielami Bożego Słowa, uh, to uh, oddawajcie taki szacunek, szanujcie tych, którzy byli przed Wami. I Chcę teraz też podziękować Alanowi Vincentowi. On był tutaj 23 lata temu, właśnie tutaj w Legnicy. I my byliśmy w kościele Anastazji. I przyjechał wtedy Alan Vincent i głosił. I spotkaliśmy go dzięki właśnie Wandzie Wiesławowi Ziembowi. Bo w tym czasie tutaj mieszkaliśmy. 23 lata temu. I Alan właśnie o tym mówił, o tej części, o której ja rzeczywiście Wam powiem. I I I'm I'm tak, good. To, to, to nie jest jakieś takie super objawienie, które, które ja mam, tak? Nie jestem taki dobry. I Alan mówił o tym już 23 lata temu, tutaj, w Legnicy. I became a sword. Uh, ten bochen chleba, ten bochenek chleba Did you hear that? stał się mieczem. Did Widzicie? You hear that? Widzicie to? The loaf, one loaf became a sword. Ten jeden bochenek stał się mieczem. Barley bread. To był be, bo, bochenek jęczmiennego a chleba. Of barley bread. To był bochen jęczmiennego chleba. God's word is so unique. Widzicie? Słowo Boże jest takie wyjątkowe. It wasn't wheat, it was to nie była pszenica, to był bochenek jęczmiennego chleba. Jaka jest różnica? Dlaczego to jest tak podkreślone tutaj, żeby to był właśnie bochen jęczmiennego chleba? Wiecie, ten bochenek, jakby w czasie Paschy, e, oni dzielą się też chlebem, prawda? W czasie Pięćdziesiątnicy, w dniu Pięćdziesiątnicy, to był czas tych wczesnych żniw, czyli tych z żniw, podczas których zbiera się właśnie jęczmień. Tak, natomiast ta, ta um, uczta um, namiotów, to, był, to było um, te, te późne uh, żniwa, czyli uh, żniwa pszenicy. Czyli ten a, jakby jęczmień e, symbolizuje to wylanie Ducha Świętego. Przeczytajcie sobie, wróćcie sobie do Księgi Rut i przeczytajcie, co tam jest napisane na temat Ruth tego chleba. E, ruf jakby symbolizuje kościół, rodzaj kościoła. Barley. Jęczmień. E, Widzicie, jęczmień e, to było zboże, z którego chleb e, robili ludzie biedni. Oni nie, nie mieli pszenicy, tak? Oni wykorzystywali jęczmień. Blessed be God, I'm prosperous, I'm not poor, I'm rich. Hallelujah. Ale niech Bogu będą dzięki chwała ja dobrze mi się powodzi, wcale nie jestem biedny. Hallelujah. Look at my car, look at my house. Patrz Hallelujah. na mój dom, patrz na moje auto. Hallelujah. Don't confuse destiny with destination. Nie mieszajmy przeznaczenia z celem podróży. See our dependency is on him ponieważ my mamy zależeć od niego tak i polegać na nim spirit, a on mówi bo słujmy słowieni ubodzy w duchu ponieważ oni Boga oglądać będą Never nigdy o tym nie zapominajmy nigdy nie zapominajmy jak dużo jak bardzo jego potrzebujemy Never nigdy o tym nie zapominajmy he found you he found me to On znalazł Ciebie i to On znalazł mnie. Uh, to nie On był zgubiony, Hallelujah. to ja byłem zgubiony. Tak? He zgadzacie you. się? On wybrał He Ciebie. On Ciebie He wybrał. On Ciebie znalazł. Hallelujah. Hallelujah. Never this. Nigdy o tym nie zapominajcie. You see, we don't stand in our own strength. Wiecie, my nie stoimy tutaj, my nie korzystamy z naszej własnej siły, our own self, our own resources. z naszych własnych zasobów, z tego, co mamy. Jedną z rzeczy, której ciało Chrystusa najbardziej dzisiaj potrzebuje, to pokora. Proszę, nie módlcie się w taki sposób. Nie módlcie się tak. Panie, potrzebuję pokory. Proszę, Panie, upokórz mnie teraz. Daj mi tę pokorę. Widzicie, bo to nie jest nowotestamentowa modlitwa. Nikt w Nowym Testamencie nie, nie modli się w taki sposób. Panie, przyjdź i upokórz mnie, daj mi tą pokorę. Jest napisane tak. To Ty humble masz yourself stawać the hand się God, pokorny pod Bożą ręką, a On Cię podniesie. Um, Jesus w, drugim humbled wersie, himself. w drugim rozdziale Filipian czytamy, że Jezus um, przyjął tą postawę pokory. God, God will humble you. Tak, tak, Bóg zrobi tak, że Cię upokorzy. Tak, But Przyjdzie man, taki moment. Ale jeżeli to się stanie, to będziesz w dużych kłopotach. Tak, ale o tym też no, kiedy indziej może. Więc jeszcze raz, wracamy do historii. I mówimy o tym chlebie jęczmiennym. W tym śnie oni zobaczyli jak ten bochen chleba uh, toczy się jakby po tych wrogach tak i przewraca niszczy tych wszystkich wrogów w więc to nie był ziarenka tego chleba. w jaki sposób bóg tworzy stworzył czy tworzy ten bochen po pierwsze he the grain. on jakby gromadzi te ziarna razem Uh, on Gathering. was, czy nas wszystkich tutaj gromadził przez sześć lat. After he gathers, a potem jak nas zgromadził, potem kiedy zgromadził te ziarna, on je... Um, he grinds it. He breaks it. Tak, tak, On je łamie, robi, Wiecie co, czyli tak jak się mąkę w, 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 w... No, Where did, tak, no. Interesting, this is a nugget, I want to study this one. Where was Gideon? What was Gideon doing when God found him? He was grinding the wheat in the wine press. Interesting thought. After God gathers it, he grinds it next. Number two. There is a breaking process. My brother, God gives us two choices. Bóg daje nam dwa uh, wybory. The rock and be uh, możemy upaść na uh, skałę i zostać złamani, albo możemy się oprzeć. Możemy się oprzeć, ale wtedy ta skała może upaść na nas, a wtedy nasz upadek będzie wielki. Zostaniemy po prostu zgnieceni. Number three. gromadzi to ziarno, później he mixes je it koczy, a później miesza ze sobą. Did you know God decides who he joins you with? Czy wiecie, że to Bóg decyduje z kim was połączy? Amerykanów O, Amerykanów mi się strasznie podoba. Wiecie my jesteśmy tak niezależni. Ja mieszkam w takim miejscu, w takim mieście, gdzie jest 50 tysięcy mieszkańców. Mamy tam dwa kościoły katolickie. I 300 kościołów protestanckich. <laughs> we don't like that church, no problem. We go to that one. Jak nam się w jednym nie podoba? Żaden problem, do drugiego. I decide where I want to ja decyduję, który kościół sobie wybiorę. Are you listening? Jesteś się z mną? No i teraz jeszcze raz, zbiera to zboże, później tłoczy to zboże, przerabia, później je miesza. He cooks it in the fire. He a później je wypieka w ogniu. Nancy, you're like this. He slow bakes it. Nancy bardzo się podoba to wyrażenie. On je wypieka bardzo, God bardzo does, powoli. God never cooks with a microwave. Wiecie, Bóg nie używa kuchenki mikrofalowej nigdy. And then at his timing he takes the loaf out because now it's ready. Mm -hmm. uh, i później w swoim czasie w tym czasie który on wyznaczył on wyciąga ten chleb z tego ognia bo dopiero wtedy on jest gotowy And now the loaf becomes the sword. i teraz dopiero ten bochen staje się mieczem 300, 300 było ich 300 went i te 300 osób przeszło przez ten proces refining. oddzielania jakby oczyszczania And they became one man. I stali się jednym mężem. And they defeated that enemy. I pobili, zwyciężyli tego wroga. To jest wspaniały model, z którego możemy się dzisiaj uczyć. Now let's come to the New Testament. No i teraz przejdźmy do Nowego Testamentu. First Corinthians, Pierwszy list do Koryntian, 10, last verse. rozdział 10, ostatni werset. I believe before this conference is over, Wierzę w to, że zanim ta konferencja się skończy, we will have communion. E, będziemy mieli komunię. Well, I plan on it. E, no, ja tak sobie tutaj planuję. And I believe be others too. Ale myślę, że inni się dołączą. 1 Korinthians 10, werset 17. E, czyli czas pierwszy list do koryntian 10:17. E, jeżeli przeczytamy ten werset w kontekście to on mniej więcej Paul mówi o tym. mówi tak? We. We are many. We are one bread and one body, but we all partake Of one bread or one loaf. Mm -hmm. Paweł mówi tak, my bowiem, choć liczni, jesteśmy jednym chlebem i jednym ciałem, bo wszyscy jesteśmy uczestnikami jednego chleba. We need a greater revelation of this truth. Wiecie, my potrzebujemy większego objawienia tej prawdy. One body Jedno ciało and one loaf. i jeden bochen. Jeden chleb. W nocy, kiedy Jezus został zdradzony, wziął chleb. A loaf. Wziął właśnie bochenek chleba ze stołu. One loaf. Jeden bochenek chleba. You know what he did next? I wiecie, co później zrobił? He broke it. Podzielił go. Połamał. Why? Dlaczego? Because he was broken Ponieważ on został złamany, so that we could be one. po to, żebyśmy my mogli być jedno. Are you listening? Mnie uważnie? He, his prayer of John 17. His prayer of John 17. Is a prayer that the Father is going to fulfill in this earth. To, to jest taka On prosi Ojca, żeby tą that they may be one. Father, as you and I are one. Jezus mówi tak jak ty i ja jesteśmy. Jedno. People, I kochani, Bóg wzbudzi uh, well, ludzi, lud. here, czy, czy, czy może wrócić tutaj zespół? Wylpienia. is going to raise up a team, a, a body in these last days. I w tych czasach ostatecznych Bóg wzbudzi lud, wzbudzi ciało. One body, jedno ciało. One loaf, jeden bochen. One man. Jednego męża. Will you stand with me? Zostaniecie ze mną? Staniecie ze mną za tym? Pro... Z tym możecie? Stand pressure. Proszę. Sta... proszę. Hallelujah. Ronnie, will you come up here, please? Podnieśmy ręce. Nie wiem w jakim miejscu teraz jesteś. Ale proszę Cię, bądź bardzo um, wyczulony na to, co Bóg teraz There chce do powiedzieć. Są tutaj osoby, które zmagają się ze strachem. Fear is not of the Lord. A Strach nie pochodzi od Pana. Don't be afraid of this pandemic. Uh, nie bójmy się tej pandemii. Do I vax, do I not vax? Which Zastanawiamy one? się, mówimy, no zaszczepić się, nie zaszczepić się. nie wiem, co mam wam doradzić, ale nie pozwólcie, żeby to strach podejmował za was decyzję. Nie bójcie się. Nie potrzebujecie kogoś, żeby postrzegał do was, do was i pomógł. Połóż na was ręce. Potrzebujecie wziąć tą swoją zbroję, wziąć tą tarczę i wziąć ten miecz i zacząć you przemawiać do siebie. Musicie sami zacząć się poszczać. I rozkazywać temu strachowi, że odset imienie Jezusa Chrystusa, z Chrystusa, nie jego autorytetu, macie zobaczyć to need teraz step robić. Niektórzy muszą teraz wyjść Wierzę i zacząć to ogłaszać. Come on, Ogląszajcie to. Ogląszajcie, co so strócniście to z siebie. Some of you, God is, God is shaking us, God is sifting us. Bóg nas potrąca, Bóg nas przesiewa. But this is the time to give ourselves completely to Him. Ale to jest czas, kiedy musimy całkowicie completely mu się oddać. Him. całkowicie musimy mu się oddać. This is the time to go all in for Jesus. To jest czas, kiedy musimy całkowicie oddać siebie Jezusowi. Come on, all On nas powołuje. On Ciebie powołuje. Saying, on mówi przyjdź do mnie. Poddaj mi się całkowicie. Is our Lord. On jest naszym He panem. On jest naszym zwycięzcą. On jest tym, który królem, który pokonuje, królem, który zwycięża. St we step in faith. Więc w my wychodzimy wiarą. Kierujemy jego, swój wzrok na niego. Ponieważ on jest autorem i dokończycielem naszych wiary. You need to come to this altar Niektórzy być może potrzebują podejść tutaj bliżej Some of you need do ołtarza. Być może musicie tutaj klęknąć. Stand. Może chcecie stać. Po prostu podejdźcie i oddajcie się im. I powiedzcie tak, zostawiam za sobą strach. Zostawiam za sobą strach. You, <laughs> I przychodzę do Ciebie Panie. Jestem. Jestem. Jestem tutaj. Stałem tutaj. Hallelujah. Czy to ty? Chcę to o Tobie. Widz. Widzę. Nikt tuż świeżego wypełnienia nim. Chodźcie. Musimy sobie do niego teraz. Don't be timid right now. Mówcie do Niego teraz, mówcie, nie bójcie się, nie bądźcie nieśmiali, Oddajcie siebie Jemu so teraz. Powiedzcie, jestem Panie. Jestem Panie. Otwórz moje oczy, Panie. Pozwól mi widzieć to, co Ty widzisz. Proszę, niech... Niech to I będzie krzyk to know Waszej Lord. wiary. Niech wołajcie tak w wierze, tak? Come on. Chcecie poznać, panie. Wołajcie tak, chcecie poznać, panie. Anybody here hungry for him? Jesteście hungry for him? Czy ktoś tutaj jest głodny pana? Ja wam daję him. Pana jego. Him! him. He's the prize. On he is the teną. one that's all unworthy, all jest wart. the word, all, all the glory, all the honor, wszelkich honor wszelkich all the power unto fały, Him. Moc od Let's niego. abandon ourselves unto Him. Come on. And worship Him. Hallelujah.